Cześć, z tej strony Kasia z portalu kucharski.pl. Dzisiaj będziemy robić bardzo proste muffinki. Muffinki takie, można powiedzieć, świąteczne, bo będą tutaj orzechy mielone, będzie przyprawa do piernika, cynamon, kardamon, mielone goździki i będzie też część taka warzywna, wyobraźcie sobie, ponieważ damy do tych muffinek cukinię. Tartą cukinię, która świetnie sprawi, że będą one takie bardzo mięciutkie, wilgotne w środku. No i przemycimy dzieciom trochę warzyw. Do naszych muffinek będziemy potrzebować 2 jajka. Tutaj mamy łyżeczkę sody oczyszczonej i przyprawę do piernika. Możecie też również użyć własnej mieszanki, pomieszać kardamon, cynamon, mielone goździki, takie przyprawy, które lubicie. Tutaj mamy 3 łyżki kakao i tutaj podzieliłam Wam składniki na szklanki, żeby może było łatwiej zapamiętać, ponieważ takie muffinki możecie robić kiedy chcecie, one są bardzo szybkie, możecie miksować również dodatkami i mamy tak, 1/3 orzechów takich rozdrobnionych, mamy 1/3 szklanki oczywiście, 1/3 oleju roślinnego, my tutaj mamy nierafinowany olej rzepakowy, 1/3 szklanki cukru, możecie dodać cukier brązowy albo ksylitol, co używacie na co dzień. Mamy szklankę tartej cukinii, mamy 2 niepełne szklanki mąki, my mamy orkiszową, jasną, tu jest około 250 gram i mamy 3/4 szklanki mleka, możecie użyć zwykłego mleka, możecie użyć mleka roślinnego, nie ma to znaczenia. I takie są proporcje. Natomiast to, co bym chciała jeszcze tutaj Wam powiedzieć, to wystarczy tak naprawdę wszystko wymieszać, osobno składniki sypkie, osobno składniki mokre, później mieszamy wszystko razem i muffinki gotowe. 30 minut w piekarniku, 200 stopni i macie gotowe, fajne słodycze dla dzieci. Zaczynamy. Najpierw mieszamy składniki suche, czyli mamy tutaj mąkę orkiszową. Możecie też użyć zwykłej pszennej mąki. My używamy orkiszową. Do tego mamy cukier. Pamiętajcie, że nasze przepisy zawsze są w linku pod naszym filmem. Zawsze jest przekierowanie do przepisu, tam macie wszystkie proporcje, macie zdjęcia i macie od razu odnośnik do tego filmiku, który dzisiaj nagrywamy. Tutaj dajemy jeszcze orzechy, sodę oczyszczoną i przyprawę do piernika, kakao. Z grubsza to mieszamy, nie potrzebujemy żadnych mikserów, wszystko mieszamy łyżką. Jeżeli Wasze dzieci lubią, możecie dodać na przykład kandyzowaną skórkę pomarańczową, też będzie tutaj pasować. Moje nie lubią, wygrzebywałyby tą skórkę, więc ja nie daję. I osobno mieszamy składniki mokre, czyli zaczynamy od mleka, oleju, można nawet użyć oliwy, byle nie bardzo takiej wytrawnej, wiecie, takiej ostrej w smaku. I jajka. Cukinię zostawiamy na koniec. Teraz mieszamy wszystko razem, czyli do suchych składników dodajemy mokre i dodajemy naszą startą cukinię. I teraz powiem Wam kilka słów o cukinii. Latem, kiedy mamy jej dużo, ja obieram cukinię ze skóry, ścieram ją na tarce i zamrażam w takich małych foremkach papierowych właśnie do muffinek i zamrażam. I mam wtedy poporcjowane porcje cukinii, które wykorzystuję na przykład do placków, wykorzystuję do takich ciasteczek, do takich muffinek, wykorzystuję do na przykład do zupy czy do zagęszczenia jakiegoś sosu. To jest świetna opcja na wykorzystanie tego super warzywa, które no, u nas jest tylko latem. Później jest w sklepach, ale nie wiadomo, czym jest traktowane. A najbardziej wartościowe warzywa mamy jednak latem, więc to jest taka moja forma wykorzystania cukinii. I później te zamrożone porcje po prostu wrzucam do jednego dużego woreczka foliowego i mam zawsze w zamrażarce do wykorzystania. Super patent. Wracając do naszych muffinek, mieszamy wszystko razem. Patrzmy na konsystencję, jaką mamy konsystencję tego naszego ciasta. Powinno być dosyć gęste. Nasze ciasto na muffinki mamy wymieszane i teraz po prostu przekładamy je do foremek. My mamy akurat taką foremkę
silikonową, która nie wymaga smarowania tłuszczem ani wykładania tymi papierkami. Natomiast jeśli macie takie foremki metalowe, to wsadźcie po prostu do nich te papierowe foremki właśnie, te kokilki, papilotki, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale w każdym razie, żeby łatwo się nasze ciastka wyjmowało. Kiedy już zapełnimy nasze foremki, starajcie się pamiętać o tym, że one jeszcze urosną, więc jeżeli na przykład ta jest zapełniona do końca, no to ona będzie dosyć wysoka. Jeżeli zapełnimy foremki do 3/4, to będą takie małe, zgrabne ciasteczka. Będziemy je piec w temperaturze 200 stopni przez około 35 minut do 40. Należy później sprawdzić patyczkiem czy wykałaczką, czy są upieczone w środku, ale będą w środku wilgotne, nie surowe, tylko lekko wilgotne, będą idealne. Nasze muffinki się upiekły, może nie są jakieś super piękne, ale będziemy je jeszcze posypywać cukrem pudrem. Jeśli macie ochotę, możecie je też polukrować i na przykład z dziećmi ozdobić jakimiś cukrowymi ozdobami. Nasze muffinki cukiniowe są gotowe. Pokażę Wam je w środku, jak wyglądają. Są przepiękne, wilgotne w środku, zobaczcie. Z orzechami, cynamonowym i kardamonowym smaku. Zapraszam Was serdecznie również na inne nasze filmy. Tutaj znajdziecie na przykład przepis na nasze świąteczne pierniczki. I napiszcie komentarze, jak Wy robicie muffinki. Napiszcie, jakie inne słodycze lubicie z dodatkiem właśnie takiego składnika jak cukinia czy inne warzywo. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie dowiedzieć się o kolejnych filmach. Włączcie również dzwoneczek. Do zobaczenia. Pa!